Cześć, witam Cię na kanale Wawa z Głową. W drugim odcinku historii warszawskich ulic zawitamy na ulicę Królewską. Ja nazywam się Artur Głowacki i dziś będę Twoim przewodnikiem. Z nazwy ulicy Królewskiej można wywnioskować, że ma ona związek ze sobą samego króla. Jej regulacja w 1725 roku miała miejsce przy okazji realizacji koncepcji Osi Saskiej, wielkiego założenia Augusta II. Ale już wcześniej Królewską nazywano drogą do folwarku królewskiego, ponieważ prowadziła, uwaga, do folwarku królewskiego. Później natomiast Królewska łączyła krakowskie przedmieście z rynkiem głównym jurydyki Grzybów w miejscu dzisiejszego Placu Grzybowskiego. Chociaż dzisiaj trudno w to uwierzyć, w XVIII wieku na Królewskiej pomiędzy Mazowiecką a jurydyką Grzybów funkcjonował targ koński przeniesiony na Muranów w 1825 roku. W 1730 z kolei wspomniany w poprzednim odcinku marszałek wielki koronny Franciszek Biliński wybudował tutaj na tak zwanym Szumowskim swój piękny pałac, dzieło Józefa Fontany. 27 lat później Królewska stała się granicą pomiędzy jurydyką marszałka Bielinem a ogrodem Saskim. Warto także wspomnieć, że to właśnie przy Królewskiej August III kazał wznieść tak zwaną operalnię, w której od 1765 roku przez kilka lat funkcjonował pierwszy polski teatr zawodowy. Z początkiem XIX wieku rozpoczął się proces zabudowywania Królewskiej. Powstały tu w tym stuleciu takie budynki jak kamienica Leslów ze słynną cukiernią działającą od czasów Augusta II aż do 1938 roku. Ujeżdżalnia, w której to później mieścił się na przykład specjalny zakład prawdziwego kefiru leczniczego z Kaukazu Klaudii Cygaliny. Budynek ten został później przebudowany w 1876 roku przez Witolda Lanciego na siedzibę giełdy przeniesionej tutaj z Placu Bankowego. Tuż obok swoją przepiękną kamienicę zbudował Kazimierz Grancow, właściciel znanej cegielni. Nie sposób także zapomnieć o chyba najwspanialszym budynku tamtych czasów, pałacu bankiera, potentata tytoniowego Leopolda Kronenberga, który mając na uwadze to, jak wiele pieniędzy wydał na ten pałac, mówił o nim pomnik własnej lekkomyślności. Sam pałac i postać Kronenberga zasługują bez wątpienia na oddzielny odcinek. Do dziś z dawnej Królewskiej pozostało naprawdę niewiele. Siedziba Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, oficyna ledwie jednej kamienicy i znany z anegdoty dom bez kantów. Kamienicę Bejera zastąpił tak zwany kopnięty domek, dom Kazimierza Grancowa, szklany biurowiec, a pałac Leopolda Kronenberga, hotel Victoria, gdzie wiadomo, chamstwo zjeżdża się z całego świata i kasza niedogotowana. Do zobaczenia za tydzień.